Cześć, z tej strony Barkas.pl w kolejnym odcinku Historia Mundiali, gdzie omawiam chronologicznie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, grając jednocześnie FIFA 20 na konsoli PS4. Tradycją tego cyklu jest to, że rozgrywam mecz finałowy z danego mundialu, grając z drużyną, która zdobyła Mistrzostwo Świata. Tak więc dzisiaj zapraszam na mecz Włochy-Węgry. Za chwilę rozlegnie się pierwszy gwizdek, a ja zacznę opowiadać o tym, co wydarzyło się na mundialu we Francji w roku 1938. Ale zacznijmy od samego początku. Decyzję o przyznaniu Francji organizacji Mistrzostw Świata FIFA podjęła w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w roku 1936. Jak łatwo się domyśleć, mundial we Francji rozegrano w cieniu zbliżającej się II wojny światowej, co na pewno miało swój wpływ na zawodników, a już w szczególności na drużyny Niemiec i Włoch, gdzie u władzy byli faszyści. Od zawodników wymagano olbrzymiego zaangażowania, a od drużyny oczywiście zwycięstwa. Mecz właśnie się rozpoczął. Ja gram reprezentacją Włoch, która, tutaj ubiegnę trochę fakty, zdobyła Mistrzostwo Świata we Francji. Natomiast reprezentacją Węgier steruje komputer na poziomie zawodowiec. A ja wrócę do Berlina i roku 1936, gdy na Igrzyskach Olimpijskich podjęto decyzję o organizacji Mistrzostw Świata we Francji, ale wówczas FIFA zdecydowała też, że od tej pory gospodarz turnieju, w tym wypadku Francuzi i aktualny mistrz świata, czyli Włosi, nie muszą uczestniczyć w eliminacjach. Zerknijmy na chwilę na nasz mecz. Przystąpiłem do szturmu bramki Węgier. Oczywiście włoska reprezentacja jest o niebo lepsza niż reprezentacja Węgier, więc tutaj mam nadzieję na dosyć łatwe zwycięstwo. No ale to jest tylko sport. Jak mawiał trener Górski, piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Zatem z góry nic nie można zakładać. Dobrze, a ja wracam do naszej opowieści. Chęć udziału w turnieju wyraziło 37 reprezentacji, ale ostatecznie do eliminacji stanęło tylko 27 zespołów. Podobnie jak miało to miejsce na poprzednich mundialach, do rywalizacji nie przystąpiły drużyny z Wysp Brytyjskich i niestety tym razem silne reprezentacje z Urugwaju i Argentyny. Po raz pierwszy do Mistrzostw Świata przystąpiła Polska. Biało-czerwoni w eliminacjach uporali się z mocną ekipą z Jugosławii, w dwóch meczu wygrywając 4-0 i przegrywając na wyjeździe 1-0. Ciekawostką też może być fakt, że po raz pierwszy na mundialu pojawiła się drużyna azjatycka i były nią Indie holenderskie. Zyskali to miejsce tylko dzięki temu, że wycofała się z turnieju Japonia, która uchodziła za całkiem solidną drużynę. Niestety, w turnieju finałowym wystąpiło 15, a nie 16 reprezentacji, bowiem Austria, która zakwalifikowała się do turnieju głównego, została przyłączona do Niemiec w wyniku Anschlussu i straciła prawo do samodzielnego reprezentowania swojego kraju. A należy nadmienić, że Austria posiadała solidną reprezentację, bardzo dobrą drużynę, no i niestety względy polityczne wyeliminowały ich z rozgrywki. Teraz chwilkę poświęcę na mecz, który rozgrywam. Po takiej mojej dominacji Węgrzy, można powiedzieć, trochę się ogarnęli w obronie i zaczęli wyprowadzać całkiem przyzwoite kontry. Teraz też tu prowadzenie piłki. Na szczęście moi obrońcy sobie poradzili. Może się uda wyprowadzić jakiś szybki atak. Spróbuję środkiem, tym razem środkiem boiska. Podanie do skrzydła, może wyjdzie prostopadłe wypuszczenie piłki, jeszcze chwilka i ach, obrońca węgierski przerwał ten dobrze zapowiadający się atak. A ja wracam do trzecich Mistrzostw Świata w piłce nożnej rozgrywanych we Francji, a dokładnie w 9 francuskich miastach. Podobnie jak 4 lata wcześniej we Włoszech, pierwszą rundę rozgrywano systemem pucharowym, gdzie przegrywający odpadał, a zwycięstwo awansował do ćwierćfinałów. W 1/8 Polacy spotkali się z faworyzowanymi Brazylijczykami. Po dramatycznym, trwającym 120 minut meczu zwyciężyli gracze z Ameryki Południowej 6-5. Ale żeby wyłonić zwycięstwo, potrzebna była dogrywka.
No niestety, odpadliśmy z turnieju. Na pocieszenie pozostaje fakt, że Ernest Wilimowski strzelił Brazylijczykom 4 bramki i był pierwszym piłkarzem na Mistrzostwach Świata, któremu udała się ta sztuka w jednym meczu. Teraz przerywam, bo składna akcja, podanie do Immobile, jest! 1-0, piłka w siatce! Nareszcie udało się sforsować ten węgierski mur. Super! To była taka klasyczna, popisowa akcja Włochów. Jest! No, teraz na pewno mi się będzie łatwiej grało, bardziej swobodnie i myślę, że strzelenie kolejnych bramek to będzie już tylko kwestia czasu. A ja wracam do Francji, do roku 1938, gdzie rozegrano 3 Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W 8 meczach pierwszej rundy konieczne były 2 dogrywki i 2 dodatkowe mecze, bo po remisowej dogrywce wówczas przepisy nie przewidywały rzutów karnych. Olbrzymią niespodziankę sprawili Kubańczycy, którzy w dodatkowym meczu pokonali całkiem dobrze spisującą się Rumunię. Ciekawy przebieg miała również rywalizacja pomiędzy silnymi drużynami Szwajcarii i Niemiec. Tam również był potrzebny dodatkowy mecz i w pierwszej połowie Niemcy prowadzili, żeby ostatecznie ulec jednak Szwajcarom 4-2. Zerknijmy na nasz mecz, gdzie Węgrzy coraz śmielej sobie poczynają. No, nie dziwię im się, przegrywają 1-0, więc muszą ruszyć do ataku. Ale mam nadzieję, że moja obrona bardzo dobrze się spisze. No tutaj trochę zamieszanie. Ojej, sam na sam wyszedł. Na szczęście mój bramkarz to wyłapał. No muszę uważać na te niebezpieczne ataki Szalaja. Teraz jeszcze Węgrzy mają rzut rożny. Czy coś z tego będzie? No nie, bramkarz wypiąskował. Jakieś zamieszanie w polu karnym? No, na szczęście obrońcy włoscy przejęli piłkę i wyprowadzam kontrę. A my wracamy do Francji, do roku 1938 i do ćwierćfinałów. Tam jeden z pojedynków był bardzo dramatyczny. Brazylia, która wcześniej pokonała Polskę, spotkała się z bardzo silną Czechosłowacją. W pierwszym spotkaniu usunięto z boiska aż 3 piłkarzy, a mecz zakończył się remisem. No zgodnie z zasadami mecz należało powtórzyć i dzień później w dodatkowym spotkaniu Brazylijczycy zmuszeni byli wystawić aż 9 nowych graczy, bowiem aż tylu zawodników było kontuzjowanych. I zapowiadało się zwycięstwo Czechosłowacji, tym bardziej, że prowadzili do przerwy 1-0. Jednak ostatecznie Brazylijczycy przełamali się i wygrali cały mecz 2-1. Zerknijmy na mecz tutaj nasz. Włosi wyprowadzają składną akcję. Teraz jest szansa. Spróbuję to podać. Aj, chyba spaliłem. Spalony? I tak nie było bramki. Ale tak, spalony. Więc tutaj nawet się nie wysilałem, żeby to trafić do siatki. No niestety głupi błąd. No, gdyby sam tutaj zawodnik poszedł, to może by mi się udało strzelić na 2-0. A tak, nadal 1-0, a ja kontynuuję opowieść. W innym meczu Szwecja pokonała sensację tego turnieju Kubę, a 6-0. Natomiast w pozostałych meczach 1/4 łatwe zwycięstwa odnieśli Węgrzy nad Szwajcarią 2-0 i aktualni mistrzowie świata Włosi nad gospodarzami turnieju Francuzami 3-1. Za chwilę zakończy się pierwsza połowa mojego meczu, chociaż tu jeszcze spróbuję jakąś akcję wyprowadzić na sam koniec. Może uda się Węgrom coś strzelić do szatni. Teraz jest szansa, spróbuję z wodu. Podanie? Muszę to wycofać, a i Węgrzy przejęli piłkę, ale nadal, gwizdek kończący pierwszą część spotkania. Zaraz sobie zobaczymy statystyki. Włosi prowadzą 1-0 i sądzę, że tu przeważałem przez większą część spotkania, więc powinny statystyki być dla mnie korzystne. Już patrzymy, 56% posiadania piłki, 2 strzały, 1 celny, natomiast Węgrzy mieli 2 strzały i 2 celne. No to jednak jeśli chodzi o te strzały na bramkę, celne strzały na bramkę, no Węgrzy prowadzą. No ale w całym meczu przegrywają 1-0, druga połowa się zaczyna, a ja wracam do Francji i do półfinałów. Pierwszym z nich, który przez wielu został uznany za przedwczesny finał, wystąpiły reprezentacje Brazylii i Włoch. W meczu nie mógł niestety wystąpić kontuzjowany Leonidas, najlepszy gracz brazylijski, który pomimo tego, że nie wystąpił w tym meczu, został królem strzelców w turnieju z 7 bramkami na koncie. No ale to zaważyło na formie strzeleckiej Canarinhos, którzy nie sprostali Włochom i przegrali mecz 2-1. Należy jednak dodać, że w jedną z bramek Włosi strzelili po kontrowersyjnym rzucie karnym.
Jest taka zasada, jest takie powiedzenie, że sędziowie sprzyjają gospodarzom turnieju. No i chyba w tym przypadku to się sprawdziło. Zerknijmy na boisko. Węgrzy wyprowadzają kontrę. Podanie do prawego skrzydła. No, dosyć szybki jest tutaj ten, ojej, do środka strzał. Na szczęście mój bramkarz to wybronił. No, była niebezpieczna sytuacja, ale takie strzały z daleka rzadko wychodzą w FIFA 20. A ja wracam do półfinałów mundialu we Francji. W drugim meczu Węgrzy bez trudu ograli Szwedów 5-1. I zostały dwa ostatnie mecze. Mecz o trzecie miejsce i mecz finałowy. Ale o nich za chwilkę, bowiem chciałbym poświęcić chwilę temu, co dzieje się na boisku. Włosi cały czas atakują, cały czas mam wyższe posiadanie piłki, ale nie mogę się przebić przez tą obronę. Szczerze mówiąc, myślałem, że może teraz, no nie, nie, nie udało się. Szczerze mówiąc, myślałem, że już będę prowadził z 2, może 3-0. Teraz zmiana w drużynie węgierskiej. Rzut rożny, wykonam go oczywiście krótko. Spróbuję to wrzucić, może coś z tego wyjdzie. Nagłówka i słupek, no słupek ratuje przeciwnika. No, rzadko mi się udaje strzelić tego typu bramki, ale teraz patrzę, że był spalony, no więc bramka i tak by nie była uznana. No szkoda, ładna to była akcja. A jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata we Francji, w meczu o trzecie miejsce Szwedzi ulegli Brazylii 4-2, chociaż do przerwy prowadzili jedną bramką. Teraz niebezpiecznie, tutaj Węgrzy, strzał, poprzeczka ratuje Włochów. Oj, mogło być bardzo źle, mógł być remis 1-1, no mam szczęście. Mamy 62. minutę meczu, więc nadszedł czas, żeby omówić wielki finał trzecich Mistrzostw Świata we Francji. Spotkały się w nim obecne tutaj na boisku drużyny Włoch i Węgier. Finał rozegrano 19 czerwca w Paryżu w obecności ponad 55 tysięcy widzów. To niestety nie był jakiś porywający mecz. Włosi od początku do końca kontrolowali spotkanie, wygrywając do przerwy 3-1, ostatecznie 4-2. Bardzo silna była defensywa Włochów, w której brylowali Alfredo, Foni i Pietro Gava. W pomocy naturalizowany Urugwajczyk Michel Andreolo oraz Hugo Locatelli całkowicie zdominowali środek pola. Jednak największym objawieniem włoskiej ekipy był Silvio Piola, napastnik, który strzelił 5 bramek na turnieju i był jednym z najlepszych zawodników tego mundialu. W poprzednim odcinku obiecałem, że powiem więcej o trenerze Włochów Vittorio Pozzo, który dwukrotnie doprowadził tą ekipę do tytułu Mistrza Świata. Co ciekawe, ten trener czterokrotnie obejmował reprezentację Włoch. Najpierw było to w roku 1912, ale wówczas niczego nie osiągnął. Ponownie obejmował reprezentację w roku 1921 i 1924. Udało się dopiero za czwartym razem, w latach 1929-1948. Wówczas Vittorio Pozzo i reprezentacja Włoch święciła największe triumfy. Dwukrotnie zdobyli Mistrzostwo Świata w piłce nożnej i w 1936 roku złoty medal olimpijski. Przenieśmy się na boisko, bo tutaj wywiązuje się ciekawa akcja. Spróbuję to podać do wychodzącego Barelli. Strzał jest! Jest 2-0! No wreszcie się udało wyjść na bezpieczne prowadzenie strzelcem Barella po ładnie przeprowadzonej akcji. Do końca meczu zostało 15 minut. Myślę, że tego prowadzenia już nie oddam, a może uda się strzelić jeszcze jakąś bramkę. A ja wracam do Vittorio Pozzo, jedynego trenera, który dwukrotnie wygrał mundial. Jak na tamte czasy miał niekonwencjonalne podejście do sztuki piłkarskiej. Otóż Pozzo był twórcą taktyki metodo, czyli ustawienia polegającego na wycofaniu dwóch napastników. Przypomnijmy, że wówczas grało się przynajmniej pięcioma napastnikami. Dzięki temu, że zagęścił środek, a nawet wycofał piłkarzy do obrony, ta linia defensywna była bardziej stabilna. No i właśnie to przyniosło sukces włoskiej ekipie. Jeszcze ciekawostka na temat trenera Pozzo. Otóż przed finałowym meczem z Węgrami otrzymał od samego Mussoliniego telegram o treści: zwycięstwo albo śmierć. No na szczęście Włosi ten mecz wygrali. Omawiając mundial we Francji, nie sposób nie wspomnieć o Erneście Wilimowskim. Ten lewy pomocnik i zarazem napastnik naszej reprezentacji był najwybitniejszym polskim piłkarzem okresu międzywojennego.
Można powiedzieć, że był piłkarzem kompletnym, takim piłkarzem, jakim teraz jest Robert Lewandowski. Wilimowski był świetnym strzelcem, doskonałym driblerem i wyśmienitym technikiem. Zawirowania losu sprawiły, że Wilimowski w czasie wojny trafił do Niemiec. Tam grał dla niemieckich klubów, a potem dla reprezentacji Niemiec. W Polsce został uznany za zdrajcę i został jakby wymazany z kart polskiej piłki nożnej. Dopiero od niedawna jego imię tak naprawdę jest przywracane. Jego największym adwersarzem w czasie tego turnieju był Leonidas da Silva, super snajper brazylijski. Ci dwaj piłkarze stoczyli ze sobą niesamowity pojedynek w 1/8, o którym wcześniej wspomniałem. Wilimowski strzelił 4 bramki, Leonidas tylko 3, ale to niestety Brazylia awansowała dalej. Podobno Leonidas 2 bramki strzelił boso. Na ile jest w tym prawdy, na ile legendy, no trudno mi powiedzieć. W każdym razie Leonidas został królem strzelców w turnieju z 7 bramkami na koncie. Tymczasem mój mecz dobiega końca. Włosi prowadzą 2-0. Prawdopodobnie jest to jedna z ostatnich akcji w tym meczu. No spróbuję coś jeszcze tutaj ugrać. Poddanie. Próbuję się przebić. Strzał. Jest! Jest 3-0 w doliczonym czasie gry. Strzelcem bramki Immobile. No wspaniale. Cudownie. Na sam koniec taki piękny akcent. To naprawdę była bardzo ładna akcja, teraz ją widzisz na powtórce. Uderzenie po zwodzie w długi róg. Piękna bramka, piękny akcent na sam koniec spotkania. Za chwilę sędzia zagwiszcze po raz ostatni. Tutaj już w tym meczu nic nie powinno się zmienić. Włochy wygrywają z Węgrami 3-0, tak, to jest koniec spotkania. A jeszcze na sam koniec omawiania mundialu we Francji chciałbym się podzielić taką refleksją, że polscy kibice na kolejny występ reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata musieli czekać do roku 1974. 36 lat. Ale o tym w kolejnych odcinkach Historia Mundiali. Co piątek o godzinie 18. A ja się z Wami żegnam, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, polecajcie go, napiszcie jakiś fajny komentarz i zapraszam do oglądania innych filmów z innych cykli, takich jak Pit Stop czy W Rytmie FIFA. Dzięki, cześć.